makroświat. Żyjemy na skraju podrzędnej galaktyki, a mimo to jej rozmiary są tak wielkie, że nie sposób sobie ich wyobrazić. To jest 100 tysięcy lat świetlnych. Gdzieś wśród tych gwiazd zagubiony jest nasz Układ Słoneczny. Jego rozmiar to około 10 miliardów kilometrów. Nasza Ziemia jest jedną z mniejszych planet tego układu. Codzienne życie rozgrywa się wśród niewielkich rozmiarów. Wydawać by się więc mogło, że w tym miejscu powróciliśmy z podróży w nieznane. Jest jednak jeszcze jeden tajemniczy świat. To mikroświat. Do jego granic wyruszamy dzięki mikroskopom. Gdzieś, na samym dnie, jest coś, co Grecy nazwali atom. Atom jest niezmiernie mały. Jego rozmiary to 10 do minus 10 metra. Trudno sobie to wyobrazić, więc przywołajmy takie porównanie. Ziarnko piasku jest tyle razy mniejsze od Ziemi, ile razy atom jest mniejszy od ziarnka piasku. Atom po grecku znaczy niepodzielny. Grekom wydawało się, że atomów nie można już podzielić, że są one podstawowymi składnikami materii. Na początku XX wieku Joseph Thomson wyobrażał sobie atom jako rodzaj ciasta. W tym cieście, jak rodzynki, miały tkwić elektrony, niewielkie i lekkie. Istnienie jądra w atomie odkrył Ernest Rutherford. Skierował on strumień tzw. cząstek alfa na cienką folię ze złota. Z drugiej strony ustawił ekran pokryty substancją, która świeci, gdy trafi w nią cząstka alfa. Z Thomsonowskiego obrazu atomu wynikało, że wszystkie cząstki alfa powinny bez specjalnych przeszkód przeniknąć przez atomy złota jak przez ciasto i potem uderzyć w ekran. Zatem można było się spodziewać, że ekran rozświetli się. Tymczasem zaszło coś jeszcze. Ekran się rozświetlił, ale pewna liczba cząstek alfa nie przeszła przez folię. Jakby odbiły się od atomów. Rutherford napisał: było to najbardziej niewiarygodne zdarzenie, jakie kiedykolwiek mnie spotkało. Prawie tak, jak gdybyś strzelił 15-calowym pociskiem w kartkę papieru, a pocisk odbił się, wrócił i uderzył w ciebie. Jak to wyjaśnić? Oczywiście ciężkie cząstki alfa nie mogły odbić się od elektronów, bo te są niewielkie i lekkie jak motyle. Pędzący pocisk nie może odbić się od motyli, a więc od czego? Od tego ciasta? Rutherford wywnioskował, że nie ma żadnego ciasta. Zamiast tego
jest coś niewielkiego, ale bardzo ciężkiego. Coś, co tkwi w środku atomu. To coś nazwał jądrem atomu. I tak powstał nowy obraz atomu, zwany modelem Rutherforda. Zatem dziś już wiemy, że atom składa się z czegoś. Atom ma jakąś strukturę. Atom składa się z jądra i obiegających je elektronów. Ten obrazek nie jest jednak prawdziwy. Nie jest tu zachowana skala. Gdybyśmy narysowali atom tak, że jego jądro ma wielkość jabłka, to elektron należałoby narysować w odległości 10 km. Między nimi jest wielka, pusta przestrzeń. Niemal cała masa atomu skupiona jest w jego jądrze. Elektrony prawie nic nie ważą. Są jak motyle latające wokół ciężkiej, ołowianej kuli. Gdyby odrzucić te elektrony i tę pustą przestrzeń, czyli zbudować materię nie z atomów, ale z samych jąder atomowych, to otrzymalibyśmy materiał ogromnie ciężki. Kostka do gry, zbudowana z takiego materiału, ważyłaby 140 milionów ton. Dla porównania, taka sama kostka zbudowana z ołowiu ważyłaby tylko 11 gramów. Skoro materia jądrowa jest tak wyjątkowa, przyjrzyjmy się samemu jądru. Jądro też się z czegoś składa. Mówimy, że ma jakąś strukturę. Jądro atomowe składa się z protonów i neutronów. W zależności od liczby protonów w danym jądrze mamy do czynienia z takim lub innym pierwiastkiem. Przykładowo, jądro helu składa się z dwóch protonów i dwóch neutronów. Oto inne przykłady jąder. A gdyby takie dwa jądra ze sobą połączyć? W rezultacie powstanie nowe jądro, które ma sumę tych protonów i neutronów. Będzie to jądro o 79 protonach, czyli jądro złota. Poznaliśmy więc metodę produkcji złota z dwóch lżejszych składników. Niestety takie połączenie nie jest łatwe, bo jądra odpychają się od siebie. Trzeba więc jądra ze sobą zderzyć i to tak, by nie odbiły się od siebie jak dwie kule bilardowe, ale by się połączyły jak dwie krople cieczy. Zderzenie odbędzie się w próżni. Rozpędzone jądro pocisk uderzy w jądro tarczę. Oto komora tarczowa. Jądro rozpędza się w urządzeniu zwanym przyspieszaczem albo akceleratorem. Oto tor lotu jądra pocisku. Jądro pocisk nadlatuje z głębi ekranu. Sytuacja wielokrotnie się powtarza. Tak ją widzi jądro pocisk. Lecąc przez jonowód, zbliża się do komory tarczowej. Jak widać, nastąpiło oczekiwane połączenie dwóch jąder. Rezultatem jest nowe jądro, tak zwane jądro odrzutu. Sama reakcja jest bardzo szybka. Powstałe w ten sposób jądro leci w stronę specjalnych czujników. To tak zwany detektor jąder odrzutu, zbudowany w naszej pracowni. Składa się on z 18 czujników, zdolnych wykryć fakt produkcji danego jądra. Skupmy się na samej reakcji. Z akceleratora nadlatuje kolejne jądro. Zobaczmy to z bliska. Za szybko. Zastosujmy stopklatkę. Rozpędzone jądro pocisk tuż przed uderzeniem w jądro tarczę.
zderzenie. Jądra łączą się ze sobą jak dwie krople cieczy. Powstało tak zwane jądro złożone. Część energii ruchu pocisku zamieniła się na energię wzbudzenia jądra złożonego. Symbolizuje to ta łuna dookoła. Jądro złożone chciałoby się pozbyć nadmiaru energii. Mówiąc w przenośni, chciałoby ostygnąć. Może to uczynić emitując cząstkę alfa, proton lub neutron. Może też emitować kwanty promieniowania gamma. Kwant to po polsku porcja. Chodzi o porcję niewidzialnego promieniowania elektromagnetycznego podobnego do promieniowania rentgena. Kwanty te mogą mieć różną energię. Tutaj zaznaczone jest to różnymi kolorami kwantów. Jeden jest czerwony, drugi żółty. Emisja kwantów promieniowania pozbawia nasze jądro resztek energii wzbudzenia. Kwanty gamma rozchodzą się w różnych kierunkach. Aby je zarejestrować i mierzyć ich energię, otaczamy miejsce reakcji zespołem czujników, czyli detektorów takiego promieniowania. Detektor potrafi zmierzyć energię kwantu, który w niego trafił. Zespół takich detektorów jest jak zespół mikroskopów patrzących na miejsce reakcji. Oto jak takie urządzenie wygląda naprawdę. To jest zespół detektorów germanowych. A tak wygląda cała hala pomiarowa. Układ nazywa się Garel Plus. Widzieliśmy tu detektory otaczające miejsce reakcji z jednej tylko strony. Łatwo sobie wyobrazić drugą. Tak właśnie wygląda słynny układ detektorów zwany Eurogam. Zastanówmy się teraz, jak to się dzieje, że detektory wykrywają promieniowanie gamma. Czy pamiętacie, co to jest dioda? Dioda to urządzenie, które przewodzi prąd w jednym kierunku. Jeśli do naszej diody przyłożymy napięcie tak, że tu będzie plus, a tu minus, to przez diodę przepłynie prąd. Ale taka sytuacja nas nie interesuje. Wyobraźmy sobie sytuację odwrotną. Zamieniamy plus z minusem. Prąd przez nią nie płynie. Jeśli jednak w diodę trafi kwant promieniowania gamma, to wytworzy on w diodzie nośniki prądu, elektrony i dziury. Tym samym spowoduje, że przez diodę przepłynie impuls prądu. Co ciekawe, wielkość tego impulsu zależeć będzie od energii kwantu gamma. To bardzo ważne, nie tylko, że wykrywamy kwant gamma, ale potrafimy określić jego energię. Kwant promieniowania gamma zostaje zatem zamieniony w detektorze na impuls prądu. Im większa energia kwantu, tym impuls większy. Za pomocą tak zwanego konwertera analogowo-cyfrowego możemy impuls zamienić na liczbę z zakresu od 0 do 4000. Im większy impuls, tym większą otrzymamy liczbę. Podsumujmy. Energia kwantu promieniowania gamma, jakby jego kolor, została najpierw zamieniona na impuls prądu, a następnie na liczbę. Teraz więc ten jego kolor opisuje liczba. Skoro mamy już liczbę, to do dalszej części pomiaru możemy użyć komputera. Oto schemat układu pomiarowego. Miejsce reakcji otoczone detektorami, w których kwanty gamma wytwarzają impulsy prądu. Układy elektroniczne formujące te impulsy prądu i ostatecznie zamieniające je na liczby. Komputer, który te liczby gromadzi. W komputerze pracuje program zapamiętujący, ile razy w trakcie pomiaru wystąpił kwant o danej energii. Czyli jakby ile razy wystąpił kwant o danym kolorze. Oto przykład. Komputer ma w pamięci coś w rodzaju przegródek odpowiadających kwantom o różnych energiach.
Jeśli teraz do komputera przyjdzie liczba 14, to komputer zapamięta ten fakt w przekrótce numer 14. Jeśli przyjdzie liczba 25, to zapamięta w przekrótce 25. Jeśli znowu przyjdzie liczba 14, to znowu zapamięta to w przekrótce 14. Teraz wie, że były już dwa przypadki wystąpienia kwantu gamma o energii 14. I tak dalej. W trakcie dłuższego pomiaru tablica stopniowo się zapełni. W rezultacie powstanie nam wykres mówiący, ile razy w trakcie eksperymentu zarejestrowaliśmy kwanty gamma o określonych energiach. Taki typ danych nazywamy widmem. Widmo to po łacinie spektrum. Co możemy z niego odczytać? Na przykład to, że w trakcie danego eksperymentu najczęściej wystąpił kwant gamma o kolorze 19. O energii 19. Także bardzo często rejestrowaliśmy kwanty o energii 14. Natomiast nie było kwantu o kolorze 16. Wyobraźmy sobie, że ten nasz rysunek obrysujemy białą linią. Powstanie coś jakby panorama wieżowców Nowego Jorku. Oto jak taki wykres wygląda na ekranie komputera. Możemy z niego odczytać, jakie kwanty gamma rejestrowane były w trakcie eksperymentu. Widmo jest charakterystyczne dla danego jądra. Różne jądra mają różne widma. Obserwując widma, próbujemy dociec, jak zbudowane jest jądro, jaką ma strukturę. To dlatego jesteśmy pracownią struktury jądra. Ponieważ robimy to obserwując widmo, czyli spektrum, dlatego nasz zakład nazywa się Zakładem Spektroskopii Jądrowej. Właściwie wiecie już wszystko. Moglibyście jeszcze zapytać, kim jest człowiek na tej fotografii? Już wyjaśniam. Oto Joseph Thomson. Jego uczniem był Ernest Rutherford. A to Henryk Niewodniczański. Jako młody naukowiec 2 lata pracował pod kierunkiem Rutherforda. Henryk Niewodniczański w roku 1955 założył nasz instytut. Był jego pierwszym dyrektorem i kierownikiem naszego Zakładu Spektroskopii Jądrowej.